Hej, 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 cześć, siemano, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Gothica 2 na moim kanale. Mam dzisiaj trochę zryty głos, ale mam nadzieję, że to nie będzie jakiś szczególny problem. Co my tutaj mamy dzisiaj do zrobienia? Ostatnio udało nam się znaleźć wszystkie skarby dla Grega i z nim już nie mamy za bardzo o czym rozmawiać. Następnie mamy teraz do zrobienia albo pójść do Dextera, co raczej w tym momencie chyba zrobimy to po prostu później. Albo dołączenie do najemników, co myślę, że zrobimy teraz. Chciałbym złapać tego gnoja, który tutaj idzie. Jego ma Fester, nie Fletcher, Fester. Nie, to bym tylko mogę się pobić. A tu jest też kolega Sentenca, z którym wolimy nie zadzierać na ten moment. On jest dosyć niebezpiecznym przeciwnikiem. Dlatego pójdziemy sobie naokoło, omijając gnoja. I omijając też typa, który z tym gnojem tam współpracuje. To nas nie interesuje, zabawa teraz z nimi, bo to jest głupiego robota na ten moment. Ja tam nie jestem w stanie na razie sobie z nim poradzić. O czym pewnie jestem w stanie, ale nie chcę znowu mi się tak samo jak z Cassią męczyć, żeby to ogarnąć. Dobra, co my tu mamy? Cheaper, Torlov. Dobra, co mi tutaj, jak to tutaj wygląda? Ułatwione przyjęcie do najemników. Lars twierdzi, że Kord jest na farmie bogatego ziemianina, może mi pomóc dostać się do najemników. Aha, no tak. To jest to dosyć logiczne. No dobra, najpierw pogadajmy sobie z Torlofem. On tutaj jest takim zarządcą, jeśli chodzi o... jak to się mówi? To naprawdę przyjmowanie nowych ludzi. O. Czego ode mnie chcesz? Jednej rzeczy. Czy coś się w końcu zmieni? Chcę się przyłączyć do najemników. Tak? A dlaczego niby miałbym pozwolić, żebyś do nas dołączył? Ode mnie, ale poddaj mnie próbie. Czy to Lee przysłał cię do mnie? Nie. Więc po cholerę zawracasz mi głowę. Nie mów, że o tym nie wiesz. Okej, najpierw musimy iść do Lee. A ty gdzie leziesz? Nie mogę do domu, oczywiście. Onar płaci nam za to, byśmy nie wpuszczali tu takich jak ty. Chcę pogadać z Lee. To było oczywiste, Danuszko. Czego od niego chcesz? Nie sądzę, żeby coś się zmieniło. Chcę się przyłączyć do najemników. Może jak tam się oddala, to mi nie uwierzy. Świeże mięso armatnie. Wchodź, wchodź do środka. Myśli, jest w prawym skrzydle. Nawet nie myśl o wałęsaniu się gdzie indziej. Ale pamiętaj, trzymaj się z daleka od Onara. Nie lubi, kiedy ktokolwiek się do niego odzywa, tym bardziej bez pytania. Szczególnie zaś nie lubi takich jak ty. Zrozumiałem. Aj, aj, kapitan. Lee będzie tutaj prawdopodobnie. Tak jest. Skalet. Kto cię Lee. Tu do diabła? Ty? Co ty tu robisz? Myślałem, że nie żyjesz. Ja też tak myślałem. Skąd to przypuszczenie? Gorn powiedział, że to ty zniszczyłeś barierę. Tak, to prawda. No, no. Kto by pomyślał, że wyjdziesz z tego cało? Co cię tu sprowadza? Nie wpadłeś chyba powspominać dawnych dziejów. No wszystko trzeba. Muszę koniecznie porozmawiać z paladynami w mieście. Pomożesz mi jakoś się do nich dostać? A co cię tak ciągnie do paladynów? To długa historia. Mam mnóstwo czasu. Xardas wysłał mnie z kolejną misją. Mam zdobyć potężny amulet zwany Okiem Inosa. Czyli dalej kumplujesz się z tym nekromantą? Rozumiem. A amulet mają paladyni, tak? O ile mi wiadomo, tak. Pomogę ci dostać się do paladynów, ale najpierw musisz zostać jednym z nas. Dobra, musimy na chwilę zatrzymać nagranie. Z tego co wiem, dopagadaliśmy właśnie o tym, że... Xardas bla 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 paladyni. Dobra. No. W jaki sposób możesz mi pomóc w skontaktowaniu się z paladynami? Zaufaj mi. Mam plan i myślę, że się do niego znakomicie nadajesz. Się znakomicie do wszystkiego nadaje. Zaprowadzę cię do paladynów, a ty wyświadczysz mi drobną przysługę. Ale najpierw musisz do nas dołączyć. Okej. No, co ty tu wszystko przegadamy, to jest też dosyć istotna postać fabularna. Znamy go z jedynki, więc czemu nie? Wyspy. Onar wynajął nas, byśmy bronili tej farmy i właśnie to zamierzamy robić. Ale nie tylko dla pieniędzy. Pomagając chłopom, odcinamy miasto od dostaw żywności. A im bardziej paladyni zgłodnieją, tym chętniej wysłuchają mojej propozycji ugody.
A jak będzie wyglądać twoja propozycja? Najogólniej mówiąc, będziemy się domagać zwolnienia i prawa powrotu na kontynent. Szczegóły poznasz, gdy nadejdzie odpowiednia pora. Brzmi jak plan. Dobra, no to dołączenie sobie zostawiam na sam koniec. Co się z nim dzieje? Chyba go jeszcze pamiętasz. Jasne. Złapali go paladyni i wysłali z powrotem do Górniczej Doliny w karnym konwoju. Gdyby drogi do Doliny nie roiły się od paladynów i orków, wysłałbym paru moich chłopców, żeby go wyciągnęli. Ale nie mogę ryzykować. Szkoda człowieka. Chcę do was dołączyć. Ja się tym zajmę później. Miałem nadzieję, nie teraz, ale później. Przyda mi się każdy pewny człowiek. Ostatni najemnicy, których przyjąłem, narobili tylko kłopotów. W zasadzie możesz zaczynać od zaraz. Chociaż musimy najpierw wyjaśnić parę spraw. Ale to nic wielkiego. Okej. Co dokładnie mam wyjaśnić, żeby móc do was dołączyć? Naszym szefem jest Onar, zarządca tych ziem. Możesz zostać na farmie tylko wtedy, jeśli on się na to zgodzi. No i są jeszcze chłopcy. Mogę cię przyjąć, jeśli wstawi się za tobą większość najemników. Tylko nie idź do Onara, zanim wszystko się nie wyjaśni. To bardzo niecierpliwy człowiek. Jasne. Jak mam przekonać najemników, żeby mnie poparli? Najlepiej udowodnij im, że nadajesz się do tej roboty. Pogadaj z Torlofem. Zwykle kręci się gdzieś przed domem. On podda cię próbie. Jeśli ją przejdziesz, będziesz już prawie jednym z nas. Torlof powie ci wszystko, co musisz wiedzieć. Okej. Okay. W wodnym kręgu się nie rozmawia z ludźmi, bo to tam tajemna organizacja, bla 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 bla. Ja tam wolę tego przestrzegać. A szczerze nie wiem, czy Lee jest w wodnym kręgu. Znaczy wiem, że nie jest, ale moja postać nie wie, więc... Torlof. Poddaj, nie próbie. Czy to Lee powiedział, że możesz mi pomóc? Ej, no dobra, niech już będzie. Zanim pozwolimy ci do nas dołączyć, musisz zrobić dwie rzeczy. Po pierwsze, musisz udowodnić, że nadajesz się do roboty najemnika. W tym celu poddam cię próbie. Po drugie, musisz zasłużyć na szacunek pozostałych chłopaków. Mówię ci przecież, wiadomo, że komu można ufać. Jak mogę zdobyć szacunek pozostałych najemników? Większości z nich wystarczy, że wypełnisz moje zadanie. Ale część z nich ciągle ktoś coś trzeba będzie przekonać w inny sposób. Niektórzy spróbują wykorzystać sytuację. Innym może się po prostu nie spodobać twoja buźka. Nikt nie chce wiedzieć. Spróbuj skumplować się z możliwie dużą częścią grupy. Ostatecznie zawsze możesz wziąć udział w pojedynku. Jeśli wygrasz, zdobędziesz szacunek większości najemników. Tylko w żadnym razie nie zabij któregoś z nich, bo dopiero wtedy będziesz miał problem. Myślisz już, że dobra. Jakie są zasady pojedynku? Bardzo proste. Uczestnicy muszą mieć szansę na wyciągnięcie oręża, nim padnie pierwszy cios. Nie możesz tak po prostu przyłożyć komuś bez ostrzeżenia. Walkę musi poprzedzić słowne wyzwanie. Wystarczy solidna obelga lub inny powód do bitki. Żaden z widzów nie ma prawa włączyć się do walki, chyba że jeden z jej uczestników zostanie zabity. To było oczywiste. A co z tobą? Mogę liczyć na twój głos? Jeśli udowodnisz mi, że poradzisz sobie jako najemnik, Okej. Jakie będą? Onar wynają nas z dwóch powodów. Mamy trzymać na dystans strażników i pilnować porządku na farmach. A to obejmuje także ściąganie czynszu, gdy pomniejsi farmerzy nie chcą płacić. No więc, jak będzie? Naprawdę w to wierzysz? Nie wiem, czym on się tak denerwuje. Trzeba się nim zderzać w sam środek. Dobra, no. Zdobędę ten przecież nic nowego. Słuchaj, od kilku tygodni farmer Sekop nie płaci Onarowi czynszu. Onar chce, żebyśmy wydusili z niego 50 sztuk złota. Jakieś pytania? Gdzie leży farma Sekoba? W północnej części doliny. Naprawdę. Patrząc stąd, musisz skręcić w prawo. Na dużych rozstajach do tym. Gdybyś się zgubił, wieśniacy na polach wskażą ci właściwą drogę. Dobra. Nie zasłużył sobie na to. A ty
Co sądzą o mnie najemnicy? Pomyślmy, Raul jest przeciw tobie. O Sylwiu i Bulku nie muszę chyba nawet. Booster mówi, że jest. Większość z nich czeka. Musisz się jeszcze długo starać, chłopcze. Jeśli chcesz. Dobra. Nie ma problemu. To mamy Cheaper. Czego by tu zacząć tak właściwie? Dobra, może Cheaper. Jak już po drodze, to zagadajmy od razu do niego. Jak się sprawy mają? Hej! Czy ja cię skądś nie znam? To całkiem możliwe. W kolonii zajmowałem się bagiennym zielem. Pamiętasz? Możliwe. A w czym teraz siedzisz? Ach, nie pytaj. Przyniosłem ze sobą z kolonii górniczej dużą paczkę bagiennego ziela. Sporo najemników lubi sobie czasem zapalić. Zgromadziłem więc na boku małą fortunkę. Ale jakiś gnojek ukradł mi cały zapas ze skrzyni. Jestem prawie pewien, że to był Bodo. No, śpi w tym samym pokoju co ja i zawsze szczerzy się do mnie jak idiota. Co w takim razie zrobisz ze złodziejem? Pewnego dnia złapię go, jak będzie palił moje ziele. A wtedy znajdę spokojne miejsce i dam mu lekcję, której nie zapomni. Jak spiorę go tutaj, na środku podwórka, to zobaczą mnie wieśniacy i nie wyrobię na grzywny. To znaczy? To dość proste. Nie możemy gnębić chłopów, bo Lee każe nam za to płacić wysokie grzywny. Onar tak to zorganizował. Im więcej świadków, tym większy smród. A wtedy sprawa robi się kosztowniejsza. Tak więc zamierzam wykonać swój ruch cichacza. Chcę dołączyć do ludzi Lee. Do ludzi Lee? Jeżeli będzie tak dalej postępował, to już wkrótce nie będą jego ludzie. Czemu? Lee zawsze był spokojny. W kolonii też tak było. Ale ostatnio przesadza. Chcę tu po prostu siedzieć i czekać, aż paladyni wyzdychają z głodu. Sylwio uważa, że powinniśmy wyczyścić kilka małych farm poza miastem. Myślę, że to by była doskonała odmiana. Teraz większość z nas zbija bąki. I co? Chcesz zostać jednym z nas? Zupełnie się z tobą zgadzam. Tak, bez względu na wszystko. Wiesz już, że przeprowadzamy głosowanie w sprawie każdego nowego rekruta. Do czego zmierzasz? Cóż, już od dawna nie miałem nic do palenia. Przynieś mi kilka łodyg bagiennego ziela, a mój głos będzie twój. Na pewno gdzieś można go trochę zebrać. Trzeba po prostu słuchać. Nie mów, że o tym nie wiesz. Jeszcze nie mam tego bagiennego ziela? Mam dla ciebie. To wszystko? To musi być przynajmniej. Tak czy inaczej, w głosowaniu o przyjęcie masz mój głos. Mnie mówili co innego. Nie może tak dalej być. Okej, to nie wiem, czy. Jasne. Nie kumam za bardzo, ale dobrze. Łodyga bagiennego ziela, ja mu oddałem te łodygi w końcu. On mi dał ten głos? Cholera wie. Dobra, cześć Bennett. Hej, ty! Nie sprzedaję broni. Kalet nią handluje. Jest w domu razem z Onarem. Nie wiesz. Okej. To tylko plot. Jaką broń wyrabiasz? W tej chwili zwykłe miecze, nic więcej. Ale gdybym miał trochę magicznej rudy, mógłbym robić broń lepszą niż zwyczajną, ze stali. Nie sądzę. Nie wiesz przypadkiem, gdzie można znaleźć trochę rudy? Oprócz Górniczej Doliny, oczywiście. Nie. Oczywiście, że nie. Wiedział o tym wcześniej. Na cholerę pytasz. Jesteś farmerem czy najemnikiem? Nabierasz mnie, co? Nie może tak dalej. Byłem po prostu ciekawy. Widziałeś kiedyś rolnika, który kuje broń? Nie. No to czemu zadajesz takie głupie pytania? Coś w tym jest. Chcę przyłączyć się do najemników. Więc przestań paplać i... To samo wychodzi. Czego potrzebujesz? No to sprzedajesz coś jednak, a nie tam pieprzysz, że nie. Z najemnika, okej. Surowe stale, jakieś pierdoły. Nic z tego mnie nie interesuje. Może byś mi nauczyć, ale to tam może później się tym zajmiemy. Co my tutaj jeszcze dalej mamy? Tutaj mamy kolegę Dara bodajże, który pali zielsko. Tak jest. Cześć, Dar. Co tam palisz? Chcesz bucha? No spoko. Jasne. To mógł być błąd, ta animacja jest trochę długa. O,
I zrzucę. Jezu, co? No zacząłem świecić na zielono. Skąd masz towar? Więc chyba nieźle. Zadałem ci pytanie. Rzecz nie byłoby odpowiedzieć. Mam swoje źródła. Czy po zapaleniu masz jeszcze jakieś zajęcie? Nie w tej chwili. Okay. Chcę się przyłączyć do najemników. A kogo to obchodzi? Cifer powiedział mi, że kto... Wiesz coś może... Nie. Gdzie? Ja tam nie... Nikt nie chce wiedzieć. Wydusz... Spokoj! Najpierw weź sobie po... Gdzie? Ja tam nic... Ja się wkurzę zaraz. Dał mi zielone. Tak, gdzie to jest tutaj? Ile mam tego? Łodyga 9. A on chciał ten chciał 10. 10 tych. No to mi braknie. Okej. A spróbujmy Darowi najebać. Bo czemu by nie? Czeka. Ty głupio atakujesz, czy ty atakujesz mądrze? Mądrze atakujesz niestety. Będzie problem z tobą. I wlatujesz pod ziemię. Brawo. Halo. Chcę cię bić. No nie bierzemy mu. On wtedy chyba dopiero nam powie, co, skąd dostaje zielsko. A to nam... No, mam też trochę łodyg. A to, że on nam powie, skąd ma właśnie bagienne ziele, da nam informację, gdzie szukać złodzieja. Ja spróbuję tutaj to okraść. Mam nadzieję, że ten dar się nie wkurzy. A idzie też stara kamienna tablica. No super. To się odda temu. To już chyba powinniśmy mieć wszystko. Bo chyba ostatnio musimy oddać, nie? Chwila. Kamienne tablice. Nie. Chociaż? Nie. Gdzie to tutaj jest? Otwierne przyjęcie. Członek straży. Handler bronią. Albo i nie w sumie. Nie, napadnie ci kupcy. Okej. Czyli on chce, z tego co pamiętam, on chce jeszcze jedną, nie mam nic napisane w dzienniku, więc... Dobra. Sprzedałem to jakiemuś obdartusowi w mieście. To było w porcie. Czyżby się znowu domagał? Poważnie, człowieku, byłem kompletnie najarany. Nie mam zielonego pojęcia, jak wyglądał ten gość. Pamiętam tylko tyle, że było to w porcie niedaleko miejsca, gdzie budują łodzie. Okej. Dzięki za informację. Możemy teraz pójść do Cipera, oddać mu te łodygi, które mamy, bo 10 już na pewno mam. Ciper. Hej, ty! Tak, jakby mnie to cokolwiek obchodziło. Tak. Jeśli można ufać. Żadna wielka sprawa. Mam dla ciebie kilka łodyg. A, mój człowiek! Masz mój głos! Dobra, dzięki. I wiem, kto zabrał twoje żele. Kto? Nie, zrobił to jeden z najemników. Dar. A to bydlak. Nawet jeśli go znajdziesz, nic ci to nie pomoże. Nie ma już tej paczki. Sprzedał ją w Korinis. Gdzie? Za kuchnią. Skasuj. Okej, baw się dobrze. A ja się pójdę przekimać, bo jest noc. Logiczne. Łóżko. Dobra, ja się przekimałem. Nie wracaj do łóżka, proszę cię, Bezi, nie rób mi tego. Nie mamy czasu na twoje zabawy. Nie, to jest zwykły farmer. Tu był jakiś Hedges Gunnar. Co tam? Odkąd ona zlazła się tutaj cała teraz schodzą się ze... Okej. Najemnicy. Większość z nich, inna grupa najemników przybyła z południa, gdzie pewnie uganiała się za orkami. Założę się, że paru bandytów opuściło góry, żeby tutaj przybyć. Zawsze taka jakaś informacja. Bardziej lub mniej interesująca. Ale jakaś. Witaj, piękna nieznajoma. Skąd cię kojarzysz? Myślę, że ja mam lepiej, czego nie dowie.
Nie, gdyby to mam. Interesuje mnie to za bardzo. Czy wilk? Hej, ja cię znam. Byłeś w kolonii. Brawo. Czego tu szukasz? Gratuluję pamięci. Chcę się do was przyłączyć. Czemu nie? Nie mam nic przeciwko tobie. W końcu pomogłeś nam wtedy odbić kopalnię z rąk strażników. Tylko nie myśl, że z pozostałymi pójdzie ci równie łatwo. Dołączyło do nas wielu nowych, a niektórzy ze starej bandy mogą cię już nie pamiętać. Nawet ja ledwo cię poznałem. Nie wyglądasz najlepiej. Po upadku bariery ledwo uszedłem z życia. No to i tak miałeś szczęście. Nie zasłużyłeś. Okej. Masz coś do sprzedania? Nawet nie pytaj. Naszym orężem i pancerzami zajmuje się teraz jeden z nowych, Bennett. W kolonii odpowiadałem za całą zbrojownię Lee, a tutaj, proszę, pojawia się zawodowy kowal i... drakciak, straciłem robotę. Potrzebuję jakiejś ciekawej pracy. Choćby nawet przy pilnowaniu farm. Byle tylko nie siedzieć tutaj z założonymi rękami. Jezus, jak ty dramatyzujesz. W mieście? A co? Może myślisz, że chciałbym pracować? Jeszcze te ciągłe rozkazy, nie! Dobra. To cię tam ogarnie z tą pracą dla wilka, prędzej czy później? Dobra, teraz tak. Rod. Raul jeszcze na mnie obrócił się, zobaczył. Posłuchaj, chłopcze. Skocz, chłopcze, lepiej na pa... Nie sądzę, to coś się zmieniło. Chcę się... Nie mamy tu... To się nigdy nie zmieni. Jestem do... Nonsens, nie uniósłby... Dobra, ja sobie to zasejwuję, bo może faktycznie mogę nie mieć wystarczająco dużo siły, żeby podnieść ten miecz. Nie mam siły, 35, no, możliwe, że nie. Jesteś rozbrajany? Naprawdę? No cóż, wyglądasz raczej... Tego jest więcej. Jasne. Niech... Proszę. W porządku. Choćby na to. No cóż, wygląda... Kto by przypuszczał? Naprawdę nie wyglądasz mi na kogoś, kto miał tyle krzyku. Wygląda na to, że właśnie straci... A teraz od... W końcu to była jego decyzja. Proszę. Ciągle to samo. Wiadomo już, komu można ufać. Wcześniej czy później... Chcę się przyłożyć. No proszę, masz już całkiem przyzwoity... Jeśli o mnie chodzi, nie... Okej, czyli to mam już załatwione też. Tego jest więcej. Co? Czego ode... No dobrze. To było oczywiste. Skoro tak, to tak. Szacunek to jest to? Zipper poprze mnie, jeśli zechce przyłączyć do najemników. Wilk nie sprzeciwia się mojemu wstąpieniu. Rod poprze. Dobra, zebrać czynsz. Torlof, czynsz od farmera Sokoba, 50 sztuk złota. Dobra, to się ogarnie. To jest Randolph, to tam w dupie to mam. Dobra, no to myślę, że można się kopsnąć zaraz do... na farmę Sekoba, ale najpierw się jeszcze rozejrzymy tutaj po karczmie, bo dlaczego by nie, tutaj też możemy parę głosów zebrać, z tego co pamiętam. Farmer, Jarvis, farmer, najemnik, Tekla. Co robisz w... Gówno. Coś tutaj... O tak, już ja najpierw się przymilacie, a kiedy... Szukam pracy. Chcesz pracę? Jedynie Onar może o tym decydować. Tego jest więcej. Okej. Właśnie. Jesteś więc jednym z tych... Mogłam się domyślić. Nie można na tym polegać. Dlaczego? Ci durnie strasznie grają mi na nerwach. Szczególnie przesiadują tu cały... Zupa za gorąca, tak, więc... Dlaczego więc nic? A co ja mogę, panie Mondralo? Pogrozić im wałkiem? Na wieśniaków to... Okej. Trzeba po prostu słuchać. Może... Lepiej uważaj, kochaniutki. Z tego co... A Bulko? Ten facet jest silny jak wół. Ciągle to samo. Jest... Nie karmię wół i dlatego naj... Szuka... Wybij sobie z głowy, spań... Okej. Wszystko wiem. Jarvis. Hej, czy ja cię skądś nie znam? Prawdopodobnie z kolonii. To możliwe. Też byłem w kolonii. Tak. Czego chcesz? Jak wygląda sytuacja? Teraz mamy poważne kłopoty.
Wśród nas, najemników, tworzą się dwa obozy. Sylwio i jego ludzie nie wierzą, że Lee ma dobry plan. Co was tak poróżniło? Większość z nas pochodzi z kolonii, tak samo jak Lee. Jednak niektórzy z najemników dołączyli do nas później. Nie byli w kolonii, ale walczyli z orkami dalej, na południu. Jakimś sposobem dowiedzieli się, że Lee szuka ludzi. Uznał przywództwo Lee, ale teraz próbuje podburzać przeciwko niemu najemników, żeby nie realizowali jego planu. Sporo ludzi Lee uważa, że to żaden problem, ale ja znam kolesi takich jak Sylwio. Zrobi wszystko, żeby zrealizować swoje zamierzenia. Okej. Czy wiesz, co zamierza Lee? Lee chce, żebyśmy czekali, aż paladyni w mieście wymrą z głodu. Planuje zabrać nas wszystkich z wyspy, a Inos wie, że nie mam nic przeciwko opuszczeniu tego miejsca. Nie wiem, jak zamierza tego dokonać, ale mu ufam. Dobrze nami dowodzi. Czy wiesz, co planuje Sylwio? Sylwio dowiedział się, że niektórzy z paladynów przenieśli się do starej kolonii. Mówi, że reszta paladynów nie odważy się nas tutaj zaatakować i chce wykorzystać sytuację. Plądrować małe farmy, rozprawić się z małymi patrolami straży poza miastem, złupić podróżnych, takie rzeczy. Lee uważa jednak, że w naszej sytuacji byłaby to najgorsza rzecz, jaką moglibyśmy zrobić. Ja się trochę zgadzam z Lee. Chcę zostać... Nie jestem... W czym problem? No cóż, muszę... A w obecnej sytuacji... Okej. Więc... To proste. Obij paru chłopaków Sylwia, a jeśli do tego będziesz się trzymał zasad pojedynku... Którzy z... Jest sześciu chłopa. Potem Rod, Sentenca, Fester i Raul. Reszta jest neutralna. Dobra. Ilu ludzi z... Jeżeli powalisz trzech, z kogo wybierze? Mała rada. Nie chodzi o sprawdzian twojej od... I Fester chciał mnie zrobić w... Dobrze. Spodziewam się... Dobra. To jednego mamy zatwionego. Dobra, spróbujmy się z tym Bulko. Aczkolwiek on nie będzie łatwym przeciwnikiem, to wiem na pewno. Nic od... Nic! Jak... Czy pozwoliłeś? Hej! Nic! Jezus Maria. Hej, nie chcę! Odejdź, nędzna glisto. Sylwio nie lubi, jak się do niego roz... Dobra, chwila. Na zewnątrz. To tylko plotki. Ogłuchłeś? Odłóż tę broń. A! Obo... Trzymaj się! Okay. Ale mu pokazałeś. Tutaj trzeba się będzie trochę pobawić z tym. Czy ja mam save'a przed tym, jak z nimi zagadałem? Tak, to jest chyba ten, nie? Tak, dobra. Najpierw trzeba trochę wkurwić Sylwio, a potem Bulko się rzuci na mnie. Jakoś to się ogarnie. Dobra. Nie, nie kule ognia. Zapiszmy na siódemce, żeby nie trzeba było więcej z nimi gadać. O, to musiało boleć. Daj z siebie wszystko. Chciałbym się wycofać trochę i save'a zarzucić. Nie, nie za daleko zjechałem. Trochę mi się udało mnie obić. Daj z siebie wszystko. Wal! Uwaga! Mam tylko drugi poziom, nie to co tam ta cała akacja na trzecim. Więc nie powinno być z nim aż takiego problemu. O, jak z tą pizdą. Musiało boleć. A nie, jeszcze nie. Jeszcze trochę się wycofamy. Teraz save. Wal!
Telefon mi wibruje dookoła. A, szlak. Nie się rozproszyłem przez ten telefon. Weźcie go wypierdolonego tutaj, żeby nie przeszkadzał. I teraz jeszcze raz. Dobra, mu przyjebałem, zawsze coś. Czemu nie mam w ogóle żadnej muzyki? Irytuje mnie takie momenty, kiedy... No przecież kliknąłem. Ech, znowu się zaczyna walka z ludźmi. Walka z ludźmi to największe gówno, jakie w tej grze jest. To się nie... No, inaczej, może nie gówno, ale po prostu jest irytująca i czasami bardzo niesprawiedliwa. Trzymaj się! Głównie dlatego, że reakcja myszki na to, co robię, w sensie reakcja myszka, komputer jest bardzo spowolniona czasami i coś naciskam, gra nie ogarnie, że to nacisnąłem i dostaję w pierdol właśnie tak jak teraz. Cóż. Halo, no muzyka. Nie chcę wchodzić na zamknięty teren. Okej, okay. Trochę dostaję po ryju, ale do nic strasznego, więc mogę sobie zapisać i tak. Nieważne ile mam HP, i tak jestem na jednego dobrego strzała, więc... więc lepiej zapisać niż męczyć się potem z większą ilością jego HP, mimo że ja bym miał więcej zdrowia. I tak zawsze jest ryzyko, że ja stracę całe zdrowie na jednego hita, więc... I taka sama szansa, że nie stracę całego zdrowia na jednego hita. No przecież, kurwa, klikam tej... Nieważne, że klikam, nie? Ważne, że gra, nie wiem, chuj wie o co chodzi. Zresztą trochę spowolnione ruchy dzisiaj, bo jestem zmęczony strasznie, ale... To tam... Już trudno. Nie, no bez jaj. Dobra, na luzie. Mamy jeszcze trochę czasu, na pewno sobie poradzimy. Jeszcze tego nie chciałem się bić sentencą, on jest jeszcze silniejszy niż ten skurwol. Mimo, że jest też człowiekiem... że jest też człowiekiem... jak on ma? No tego chuja, któremu ludźmi teraz walczymy. Sylwio! Pokaż mu! Pokaż mu! Dobra, obaj jesteśmy na jednego dobrego hita, kurde. Przecież 4 razy mu przejebałem, miał 10 HP, ja mu 4 razy przejebałem i nic nie stało. Myślę, dlatego kurwa potrzebuję więcej broni jednoręcznej, bo to jest po prostu jakiś pieprzony żart, to co się tutaj czasami odbywa. Przestań biegać jak debil wokół mnie. No przecież chuj ma kurwa 0 HP, no bez przesady, no. Dobra, leży. Trochę to trwało, ale się udało. Nie ma czego plądrować. Nie potrafisz trzymać języka za... Jasne, już i... Dobra, wypierdaj. Gówno mi obchodzi twój głos, ćpunie. Dobra. Wadzie mięso, daje dużo zdrowia. Nie, dobra, chuj. Wypijemy potiona, nawet 2. Nie ma co wpieprzyć tego żarcia tyle. Trochę smażonego mięsa i może jakąś kiełbasę jeszcze przemam, żeby ten... Albo jabłka. O. Czujesz się znacznie bardziej świeżo. Z tego co pamiętam, jak się zje wystarczającą ilość jabłek, to... Doszły mnie słuchy, że... A z tego co wiem, ostrzegam cię, wkrótce wiele... Okej, okay, zamknij japę. Pokazałeś Bulkowi, gdzie jego miejsce. Pokonanie tej opasłej świni musiało... Masz, zjedz coś. Dziękuję. Ten gulasz tekli to nie jest przypadkiem... premia do siły 1, właśnie. Także zostawimy sobie to na później. Ilu pokonałem? Słysza? Fester chciał mnie z... Dobrze. Spodziewam się, że... Dobra. Udało nam się pokonać Bulka, to się liczy. O, schodź sam jeszcze nie chciałbym, żebyś to odebrał w niewłaściwy sposób, ale... Masz strasz... Racja! Bennett... Co możesz mi powiedzieć? To jest farm, a ten duży budynek to jego dom. Odkąd się sprowadzili my, ale mi to nie przeszkadza. To do... Ten budynek przy odrobinie szczęścia może...
Okej, dzięki. Onar wynajął. Najemnicy chronią także fakt, więc żeby ci nie przyszło. Oni tylko czekają na pret. Nie mówię ci przecież nic nowego. Wybór jest dość ubogi i większy. Nie sądzę, żeby coś się zmieniło. Nic faktycznie ciekawego nie masz. Dobra, co tutaj dalej teraz zrobić? Musimy najebać jeszcze jednemu człowiekowi tego. Ulka, nie? Tylko tego drugiego. Słyszę o tym po raz pierwszy. To się nigdy nie zmieni. Ego ma. Cholera jasna. Sylwia, no właśnie. Już biegam, żeby sprawdzić room name, bo nie wytrzymałbym. No to myślę, że możemy sobie jeszcze Roda spizgać. Raula i sentencja się pobije w późniejszym etapie gry. Nie trzeba mi więcej kłopotów. Chyba przy... Dalej! Mnie to kosztowało. To żadna tajemnica. Napisz grę na siódemce. Czy ty atakujesz w głupi sposób? Nie sądzę, żeby coś się zmieniło. No dalej, chodź tu. Oni zrobią się dziwi. Gorsze jest to, że on ma zasięg broni tak duży, że to nie jest takie proste, jakby najebać. Niech ma czego chciał! No właśnie, ja mu mogę machać przed Rejendrową. O bogowie! No, dołóż mu! Daj z siebie wszystko! Jezus, Rod. Czy ty możesz przestać wyskakiwać? Pokaż mu! Pokaż mu! Nie daj się! Niech ma czego chciał! Nie daj się! Dobra, i tak jest ma strzała, więc... To już w sumie dobra, zapiszę sobie na ósemce. Bo na siódemce już wcześniej zapisywałem podczas tej walki. Nieźle! Służył sobie na to. Dobra. No spokojnie, mamy tutaj jeszcze jedną dosyć trudną walkę, chociaż nie poza tego, że ma wysoki poziom walki bronią. Co bardziej dlatego, że ma po prostu zasięg broni trzykrotnie większy niż ja. Broń się! Teraz! Nieźle! No właśnie, mi przykurwi, kiedy ja nie mogę. Chociaż ja się doblokowałem, więc też teoretycznie nie powinien mi uderzyć, ale no trudno. Jak już mu się udało, to... No to trudno. Dawaj, Rod. Niech ma czego chce! Nie! Trochę to zajmie znowu. To się... O bogowie! Daj z siebie wszystko! Jeden hit, jeden blok, jeden hit, jeden blok. To jest jedyna rozsądna taktyka na takie walki. Broń się! Uwaga! Broń się! Oj! Można na tym, to musiało boleć. Sejwik. Dobrze szło, ale wystarczył jeden mały błąd i już cały ten progres, który zrobiłem, poszedłby się jebać. Uwaga! Się. Nieźle! Pokazałeś! Już mi się pojebało widocznie z naciskaniem przycisków. Nie można na to polegać. To się nigdy nie... Nie daj się! Miecz dwuręczny Roda. Zielsko. Wszystko fajnie, pięknie. Ten miecz dwuręczny faktycznie mogę podnieść? Naprawdę w to wierzysz? Czekaj, gdzie on jest? Tu. A tak, on jest mega słaby, swoją drogą. Okej. Okay. Trochę to dziwne, ale no dobrze. Ten ekstrakt leczniczy sobie wymkniemy. Trochę kiełbasy, trochę zwykłego gulaszu. Nie próbuj tego ponownie. Dobrze, dobrze, Rod. Chwila. Dobrze, wygra. On myśli, że to takie łatwe. Kiepska sprawa. Proszę, oto twój czas na... Dzięki. Porządku. Dobrze walcz. Naprawdę. Bójki między przyjaciółmi. Jeśli o mnie chodzi... Dobra. Wszystko jasne. No, teraz tak, teraz sobie wrócimy tutaj. Jarvis powie mi, dobra robota, da mi expa. Ilu ludzi pokonałem? Słysza? Rod wygląda, jakby przytrafił mu się... Fester chciał mnie... Wystarczy. Jestem pod wrażeniem. Okej. Okay. To tyle z tego, co ja potrzebuję tutaj. Którą mamy minutę? O, kurde. Już kończy nam czas. Dobra. Mam nadzieję, że odcinek wam się podobał. Trochę dzisiaj się pobawiliśmy na tej farmie. Spizgaliśmy dwóch, albo nawet trzech najemników. No to oczywiście to nie koniec tutaj bujek na tej farmie. Jeszcze mamy sporo tutaj do załatwienia. Ale na dzisiaj to by było na tyle. Jeżeli dotrwaliście do końca odcinka, to możecie rozważyć zostawienie łapki w górę. A na razie to trzymajcie się. No i cześć!